Ostrach Ociński ze względu na duże znaczenie dla ochrony ptaków i ich siedlisk wszedł w skład obszaru specjalnej ochrony ptaków Grądy Odrzańskie, utworzonego w ramach sieci Natura 2000. Teren ten posiada duże znaczenie przyrodnicze ze względu na różnorodność siedlisk oraz bogactwo gatunków flory i fauny. Las tworzą dwa naturalne kompleksy leśne położone w Starorzeczach, Odry, rozdzielone rzeką Piskorną i czosnkową łąką. W skład drzewostanów wchodzą m.in. dąb przypułkowy, lipa drobnolistna, olsza czarna, jesion wyniosły, klon jawor. Najstarsze drzewa osiągają tu 180 lat. Z ptaków możemy zaobserwować m.in. dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, myszołowa, mochołówkę białoszyją, pokrzewkę jarzębatą. Zadomowiły się tu też bociany i czaple siwe. W lesie strachocińskim spotkać można sarny, dziki, jenoty, kuny, lisy, bobry, jak również bardzo rzadkie gatunki owadów. Jest tu obszar tym cenniejszy, iż o każdej porze roku istnieje możliwość dokonywania cennych obserwacji, pobierania różnorodnych próbek do badań, oznaczenia bardzo różnorodnych gatunków flory i fauny. Ogromne znaczenie ma też położenie lasu na terenie znajdującym się w pobliżu ogromnego skupiska ludności, jakim jest Wrocław. Wędrując po lesie wśród splątanych szuwarów i zarośli, ma się wrażenie, że niektóre fragmenty były od dawna nietknięte ludzką stopą.